Druga w nocy, mamy nowego skina. Jest to Vertex. I na pierwszy rzut oka nie zachwyca, ale może się przekonamy do niego. Bierzemy Vertexa. Bierzemy do niego lotnię, ponieważ ta lotnia jest bardzo mała i mi się bardzo podoba. I teraz mamy 1600. Nie bierzemy zbieraka. Nie bierzemy zbieraka, ponieważ zbierak bardzo mi się nie podoba. Bardzo. Ale weźmiemy sobie motocyklistę. Dobra. I teraz tak. Wchodzimy. Bierzemy Vertexa, nowego legendarnego skina. Nie wiem w ogóle, kto go wymyślił. I mamy do niego fajny plecak. Bardzo powiem szczerze wam, że mi się ten plecak podoba. I sprawdźmy sobie Vertexa z innymi ubiorami. Pamiętajcie, jak coś, to przewincie sobie do gierki, jeżeli nie chcecie tego oglądać. Tunet spoko. Pelerynka świetnie wygląda, powiem wam szczerze. Peleryna wygląda świetnie. Tarcza. Kozak. Słabo. Ten plecak myślałem, że będzie wyglądał świetnie, ale niestety nie pasuje ten fiolet i ten taki miedziany pomarańczowy do tego pomarańczowego. Według mnie. Tutaj. Ok. Skrzydła. Ok. Ta pelerynka. Nawet, chociaż mi się ta pelerynka nie podoba ze względu na plecak. Podobała mi się, dopóki nie wyszła ta peleryna od Omena. Dalej. Ok. Może być. Nawet super. Słabo. Dobra, tu już dalej, jak tak mówię, przelecę. O, czekajcie. Ten plecak pasuje. No, ten plecak pasuje. Tu. Nawet rupieciarz pasuje teraz, powiem wam szczerze. To nie. To nawet. To nie. To pasuje. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ten plecak pasuje. Ten to nie. Tarcza nie. Ten plecak też pasuje. Dobra. Weźmy sobie ten plecak. Szybko przelecimy skiny. Nie. Karbit. Kurczę, troszeczkę ten plecak jest za mały. O, tu ładnie pasuje. Tu naprawdę ładnie pasuje. Zobaczmy, czy ten plecak ma jakieś efekty. Bo tu widzę takie części jakby ruchome. Możliwe, że ma jakieś efekty przy bieganiu. Tu bardzo mi się podoba ten plecak. Nie. Nawet fajnie. Nie. O, tu pięknie wygląda ten plecak. Tu słabo. Vertex to wiemy. Tu nawet. Nie. Dobra, wydaje mi się, że do reszty skinu będzie słabo wyglądał. Jeszcze zobaczymy sobie tu. Tu ładnie wygląda. Tu, bo pomarańczowy. Fajnie. Do tego chciałem zobaczyć. Bardzo fajnie. Do tego. Nie zachwyca ten plecak chyba. Zobaczymy zaraz go w grze. Dobra. Nie będę patrzył wszystkich skinów. Weźmy, zobaczmy lotnię. Nie no, lotnia, powiem wam, że jest kozacka. Taka malusieńka. Co się dzieje? Aha, jest. Dobra. Dobra. Ten skin. Z tym plecakiem. O, plecak ma. Ma efekty, widzicie? Jak biegamy, to te części się podnoszą do góry. I to wygląda jak taki mały silniczek. Ale powiem wam szczerze, że nie zachwyca ten skin. Od razu daję temu skinowi takie 6 na 10. Plecak nawet może 7 na 10, bo jest te części ruchome i nawet pasuje do niektórych skinów. Do mniejszości, ale pasuje. I zobaczymy jeszcze lotnie. Zobaczmy jeszcze lotnie w grze, dlatego trzeba polecieć. Dobra, skin się otwiera. W sensie ten plecak się otwiera przy locie też. Czy jak trzymamy W, on się otwiera, dobra. Zobaczymy, jak lotnia wygląda. Bo ta lotnia oby nie była głośna. Błagam, że nie była głośna. No i jest porażka.
Kurde, no. A powiem wam szczerze, podjarany byłem tym skinem. Lotnia jest porażka. Jest malutka, wygląd ma super, ale ten głos jest porażka. Lotni 2 na 10 daje. Nie, no dobra, 4 na 10 ze względu na to, że ładnie wygląda, ale ma głos średni. Głos ma straszny. Straszny. Malusieńka, taka fajna lotnia. Zamiast, żeby była cicha, to zrobili ją bardzo głośną. Naprawdę, naprawdę żałuję zakupu tej lotni. Mego się na dachu. Oceńcie tego skina sami, bardzo was proszę. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba ten skin. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że zostawić suba, żeby nie przegapić nowych skinów. No i co? I dzwoneczek oczywiście. I dajcie w komentarzu znać, jaka jest wasza ocena tego skina. Ponieważ ja wam napiszę w opisie streama, w opisie filmu, jaka jest moja ocena. Bo nie jestem zadowolony za bardzo. No to co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.